Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Minecraft z serii Skyblock. Ja jestem Sabek i witam was ponownie raz na moich wyspach. Co się zmieniło? Troszeczkę, bardzo niedużo. Oddaliłem wyspę ze zwierzętami, co już podziałało, bo na nowo zaczęły spawnować się zwierzaki, co jest bardzo motywujące i to bardzo mnie cieszy. Natomiast tak, jeszcze muszę je oświetlić, bo w nocy już zespawnowały mi się tam potworki. Teraz tak, ja będę potrzebował jeszcze tego i będę potrzebował desek, żeby zrobić furtkę. Tylko teraz tak, pochodnie mam ze sobą, dobra. Craft box. Tak, najpierw deski. Teraz patyki i furtałki. Nawet dwie zróbmy, furtki. A i cyk. Dobra, trzeba będzie te zwierzęta tak dokładnie odgrodzić. Ja mam nadzieję, że nie będzie mi jakoś bardzo ciąć, gdyż w tym momencie wrzucam raz, że wrzucam filmik, a dwa, że po prostu internet ubieram Dead Z. To jest w ogóle, z tego co się dowiedziałem, to jest jakaś darmowa wersja WarZ, co jest bardzo interesujące. Dobra, teraz tak. Najpierw światełka, a potem będziemy jakoś te potworki, jakoś te zwierzaki zaganiać. Dobra, tu. Tu. Tu i tu. Dobra, i jeszcze przy... Tu. I jeszcze przy samym wejściu do nich. Czy tak, postawmy na rogach, bo do rogu dosięgniemy. Dobra, i teraz szybko cyk, cyk i robimy furtki. Okej, okay, dobra, furtki zrobione. Tak, tutaj w rogu jeszcze postawię pochodnie i jeszcze tu. Tu. Świnko, idź sobie tu. I tu jeszcze, o, powinno być okej, okay, powinno być jak najbardziej spoko. Ja cię nie wypuszczę, sorry. Teraz muszę przepchnąć tylko tą owcę. Jak tylko zdobędę... jakby po parze każdego gatunku, każdego zwierzątka, będę mógł tamtą całą trawę, którą sobie przygotowałem, zmienić w... O Jezu, owco! W pole uprawne. Jezu! Ale to jest uparte zwierzę. Świnia jeszcze mi wyszła. No nie! Zapędzanie tych zwierząt jest straszne. Dobra, siedzisz tu. Cię zamknę. Teraz owca, dobra, jeszcze raz. Teraz tak, cyk, druga furtka i owco! Dobra, dzięki bardzo, udało się, teraz możesz tam biegać. Są dwie owce, dwa kurczaki, jeden owca zniósł jajko. Zbierzmy i wyrzućmy. Dobra, nic się nie stało, niestety. Ostatnio miałem jedno jajko i rzuciłem i z niego, czy tam dwa. Rzuciłem te jajko i wypadło z nich kurczaczek, także spoko. Dobra, jeszcze trzeba przepchnąć krowę i świnkę, dobra. I kiedy to się stanie, będę mógł zamienić całą tą powierzchnię w ziemię rolną. Właśnie do uprawy, w tym przypadku już chyba tylko zboża, bo i dynie i... i dynie i... Jezu, jak to się nazywa? I arbuzy, o! I arbuzy już mam. Dobra, otwórzmy. Teraz tak, jeżeli ona nie będzie chciała wejść, to zostawimy terapię szokową. O Jezu, nie w tą stronę. No ale teraz już tak, dobra. Dwie krowy, jeszcze dwie świnki i będzie można zaraz tam orać, rozlewać wodę i bawić się w rolnika ze zbożem. Dobra, okej. Okay. Tak naprawdę nie mam jeszcze czym rozmnażać świnek, ale to po prostu kwestia czasu, żeby zdobyć marchewkę z... Jezu, idziesz nie w tą stronę, głupie zwierzę. Głupie zwierzę. Dobra, mam cię w dupie, szczerze mówiąc, mam cię dosyć. Wydawało mi się, że to był arbuz. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. No ja wale, co za głupie zwierzę. Przesuń się. Dobra, i co? I co teraz?
To już mogłabyś się wykazać trochę zrozumieniem i wskoczyć, ale nie, to jest oczywiście zbyt trudne i zbyt mainstreamowe, żeby mi pomagać. Dobra, zbierzmy do tego czasu drewno, zobaczymy, może owce, czy świnka jakoś się przemieści, tak że będzie łatwiej ją przenieść, przepędzić, przegonić. A do tego czasu... Cóż, no do tego czasu już nic tak naprawdę. No zbiorę to drewno. Zadania mam otwarte. Jeszcze tylko muszę sobie zrobić fabrykę trzciny cukrowej, co zrobię w sumie teraz zaraz w tym momencie. No wezmę piasek i albo dirt i postawię na nim trzcinę. To już tak naprawdę jedna trzcina jest zaczątkiem farmy. Tu mam szkło, cały piasek przytopiłem, co nie było zbyt mądre z mojej strony, ale trudno. Ryzyk fizyk. Jednego mi zabrakło niestety. Ile muszę stworzyć? Ja muszę stworzyć okiennic. Bo one też tutaj są. Okiennice. 16 okiennic. To jest jeden stack. Dobra, to zróbmy w takim razie... Zróbmy to w takim razie tyle, ile można, czyli w przypadku 48. I zaraz zapiszę przy okiennicach, że już. Okej, dobra, wykonamy zadanie. Można iść spać albo walczyć z potworkami, którym zależy. Właśnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak uruchomić portal do Netheru bez zapalniczki. No z tego, co tak naprawdę robię, z tego, co widziałem, że ludzie to robili, to podstawiam drewno, lawa i drewno, które może się zapali, może podpali. Właśnie, tutaj widzę, że nie wyszło. To się zapaliło, ale nie zadziałało. Dobra, zróbmy o tak. Okej. Ryzyk fizyk, jak wyjdzie to fajnie, jak nie wyjdzie to trudno. Będziemy próbować dalej, będziemy próbować inaczej. Dobra, tam się jeszcze nic nie zrespiło. Ciekawe czemu, ale pewnie zaraz będzie się respić. Albo nie, to po prostu zależy ode mnie, że dam to... jest już creeper, dobra, zaraz powinien zobaczyć, będzie chciał podejść. Cyk, strzelmy go. I strzelmy go jeszcze raz. I strzelmy go jeszcze raz. I strzelmy go jeszcze raz. I umarł. Dobra, nie chcę tam wchodzić teraz, bo to zawsze jakieś ryzyko. Mogę wymienić okiennicę. O, to jest całkiem dobry sposób. Co, dobry pomysł na to, co mogę teraz zrobić. Albo... my tutaj... Na tym dircie i tak mi nic nie rośnie. Mogę zabrać tego dirta stąd. I tego dirt, te kostki dirta też mogę stąd już zabrać. One tu nie są mi potrzebne, nic jakby nie wnoszą swoją osobą. I mogę je przerzucić, przenieść tutaj. Boże, tam jest masakracja straszliwa. O, właśnie, narzekałem, że nic nie ma, a tu proszę bardzo już. Dobra. Teraz tak, mogę spróbować zastąpić kamienie. Albo dobra, zrobię po prostu coś takiego, o. Dobra, i nie bawmy się po prostu w to. Jednego z jednym dirtem coś zrobię jeszcze. Także okej. Tu w sumie mógłbym siać zboże. A do tego, dobra, to może tak. Nie lubię deszczu. Deszcz oznacza, że nie będą się zabijały moby z powodu słońca, co jest trochę słabe. Okej, okay, ale... weźmy mączkę kostną, bo muszę... Schowajmy jeszcze nasadzonki, muszę zebrać... chyba Enderman się w ogóle tłucze po wyspie z powodu deszczu. Boże, deszcz oznacza, że nie zapłonie mi... Enderman w ogóle umarł od wody. Dobra, świnia jest dalej w tym samym miejscu, co była. Mam nadzieję, świnio, że ty się, wiesz, ze mną będzie współpracować i przejdziesz w końcu jakoś. O, dobra, 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 dobra. Teraz tak, ja cię będę przepychał tutaj, w tą stronę, dobrze. Cyk, 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 cyk. Powoli, systematycznie, metodycznie damy radę. O, idziesz sama, w dobrym kierunku, tutaj cię jeszcze otworzę. Furtkę. No teraz nie chcesz wejść, ale zaraz... O, nie uderzył. O, proszę bardzo. Wszystkie zwierzęta, które chciałem, żeby były na swoim miejscu, są już na swoim miejscu. To jest bardzo przydatne i bardzo spoko. Natomiast teraz tak.
Ja muszę zebrać nasionka. O, widzę, że są nasionka, super. Nasionka to raz właśnie, że zboże, dwa, że rozmnażanie kurczaków, a z kurczaków jest mięsko, co też jest całkiem spoko. Dobra. Nasionka 3. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mogę je nawet teraz wysadzić, biorąc pod uwagę, ile mam mączki kostnej. Co nie jest problemem. Dobra, okej. W tym momencie mam 7 nasionek i pewnie jakieś... I 3 ten. To posadźmy je tu i posadźmy je tutaj. Dobra. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, dobra. Mamy nasionka, mamy zboże, także można rozmnażać tam zwierzęta, wyrósł właśnie kolejny arbus. Także jeśli chodzi o kwestie jedzeniowe, to już jestem zabezpieczony. Tu zbierzmy tego arbuza. Tak naprawdę arbuza można zbierać czymkolwiek, on i tak nie kopie się szybciej, w zależności, bez różnicy, co weźmiemy do kopania tego arbuza. Dobra, czyli tak. Jakie nasionka? Sadzonki, mączka kostna, nasionka. Dobra, a ja mogę iść spać. I będziemy zmieniać płotki na szyby z prawdziwego zdarzenia. No także tutaj sobie skoczę. O, chyba nawet deszcz przestał padać. Na pewno nie mam wystarczającej ilości tych. To już wiem na pewno, ale zobaczymy. Teraz tak, tu mam 48, 5. 6, 6, 6, 6, 6 i 6. To jest 36 razem. I tu 4, 40, 44. To w sumie nawet mogę mieć wystarczającą ilość. Tylko jeżeli nic nie zdałnie i zmarnuje jakiś, to będzie wystarczyło akurat, idealnie. Dobra. Okej, i potem jeszcze mam plan na jedno zadanie do zrobienia, bo chciałbym już wykonać te brukowe kostki. Brukowe kostki, wait, what? Nie. Cegły kamienne, o. Z cegły kamiennych może będę coś budował, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A w następnym odcinku chciałbym popracować nad mob grinderem, który jest zadaniem dodatkowym, co prawda, ale zawsze można zrobić mob grinder, taki właśnie spadkowy i tak dalej, będę spadać, mógłby zabijać się. To znacznie ułatwi, zdobywanie materiałów od potworów. Dobra, i powinno być znacznie lepiej dzięki temu. Dobra, no to mam 14, czyli wykorzystałem już 18... 30, wykorzystałem już 18 okiennic. Dobra, te bałwany pospadają się, zabiję, pozabijam, ale trudno. Już zadanie z golemami zostało przeze mnie wykonane. Dobra. Dobra, wchodzisz czy nie? No właśnie, problem jest taki, że teraz mam nową myszkę, czyli nie mogę sobie odpalić Minecrafta i włączyć po prostu, położyć coś ciężkiego na myszce i kopać, bo ona jest akurat działa tylko... No, działa tylko wtedy, kiedy jest ręka Boża ludzka, znaczy, i trzyma tąże myszkę, dopiero wtedy działa. Inaczej niestety... Nie zadziała, nie będzie stykać i w ogóle nie jest dobrze. I teraz mam 12, czyli będę miał nadwyżkę 4 okiennic. To całkiem spoko, biorąc pod uwagę, że właśnie taki był plan, żeby zastąpić płotki szybami. No co się całkiem kulturalnie udało. I dobra, mamy już dom z prawdziwego zdarzenia. Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra. Okej, okiennice mogę wstawić do skrzynki. Nie mogę. Przerobię i zrobię sobie kolejną skrzynałkę. Dobra, i do kolejnej skrzynałki będę pakował rzeczy już. Takie o. Wszystkie w sumie będę wrzucał. Może tak. To nie. Brzozowe drewno. Może tak, drewno wolałbym trzymać w jednym miejscu. Płotki w sumie też. I drewno, i płotki. Sporo mam tych płotków. Bruk na kilo. Dobra, okej. Okay. Tylko właśnie to tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, pójdźmy na tamtą moją wyspę od potworów. Może tam coś akurat... Tam na pewno coś umarło z powodu słońca, a to oznacza dla mnie lucik darmowy.
Coś jakby spoko, widzę tak, zombie, szkielet, zombie creeper jakiś umarł, ciekawe czemu. Tego z tego creepera, co ja zabiłem, to niestety nic nie zostało, ale ja nie chciałem tam chodzić od razu, ponieważ było to dość problematyczne. Dobra, okej, właśnie, miałem posadzić trzciny. Trochę plątam się bez celu, trochę, ale no w sumie tak zawsze będzie. Trzcina cukrowa, jedna. No cóż, dobra, ona się rozrośnie niedługo. Właśnie w tym stawku będę mógł niedługo łowić ryby. Znaczy pewnie już mogę, pewnie też jest takie zadanie, żeby łowić ryby, zresztą mogę sprawdzić. Farm. Dobra, jest jedna trzcina cukrowa, więc jest farma i jest też farma zboża. Dobra, dwa zadania wykonane, super. Zadań już jest całkiem sporo wykonanych. 64 kamienie cekły, łóżko. Łóżko też już zrobione, nie oznaczałem tego zadania. 10 chlebów. 10 biblioteczek, 10 dyniowych latarni. To mogę zacząć zbierać dynie. 10 golemów, zrobione. 10 sztuk wełny każdego koloru. To potrwa trochę długo, 20 obrazów. Stwórz i otwórz portal do Netheru, to jest połowicznie. 16 okiennic, strzały łuk. Wiem, czy to jest stworzyć. To znaczy, że muszę mieć żwir. A nie mam żwiru nigdzie. 10 kamiennych przycisków, 30 kamiennych półpłytek. Właśnie. Kamienne półpłytki są z czystego materiału, czy z cobblestone'a, bo nie mam zielonego pojęcia. Dobra, kaktus i kaktus. Ło. Dobra, kaktus jest. Dwa kaktusy, spoko. Dobra, hyc. Teraz będę mógł jeść. Mam całkiem sporo tych kaktusów. Może też je kiedyś wykorzystam, nie wiem. Nie robiłem prawie nigdy nic z kaktusów, bo nie zawsze miały takie znaczenie, raczej ozdobno coś tam. No, łuk mam, to na pewno, natomiast strzał mam niedużo. Dobra, dynia. Dynia się najszybciej zbiera właśnie kilofem. Znaczy siekierą, boże, kilofem. Nie, właśnie siekierą, nie kilofem. Goddammit. Dobra, pszenica. Mogę rozmnożyć dwie krowy, akurat tyle mam, i zrobić dwa chlebki, które też będę trzymał, nie będę ich na razie zjadał wszystkich, dopiero potem, kiedy jakby zrobię te 10 od razu, to będę mógł się żywić chlebkami. Na razie jestem na diecie arbuzowej. Dobra, zjedzmy wszystko. Arbuzów jest bardzo dużo, arbuzy jest łatwo zdobyć, to nie jest jakby... To jest całkiem fajne. Dobra, krowy, bo krowy są bardziej przydatne, bo... Chociaż w sumie owce też. Bo one tam się trykają. Dobra, one też się trykają i... Już mamy małą owcę, małą krowę, także... Jest portal do Netheru, fuck jest. Dobra, kolejne zdanie wykonane. Plom, 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 plom. Tom. Słuchaj, otwórz portal do Netheru. Dobra, kolejne zadanie wykonane i to chyba stanie się motywem przewodnym odcinka. Też oczywiście nie będzie bezpiecznie, ale trudno. Pora na przygodę, adventure time. Cyk, może znajdziemy nawet jakąś twierdzę, chociaż nie będę się jakoś specjalnie do niej pchał. Dobra, weźmy jedzonko. 4. Dobra, okej, chyba mam wszystko, czego tak naprawdę potrzebuję. Dobra, cyrek. Schowajmy kość i idziemy do Netheru. Idziemy do Netheru uzbrojeni tylko w miecz, który jest całkiem dobry. I... Właśnie, tylko że tam jest lawa, żeby nie zrobić jakiegoś idiotyzmu i się nią nie wpierniczyć, to muszę ją najpierw zebrać. A do tego potrzebuję wiaderku. Właśnie, ciekawe, od kiedy są skrzynki w twierdzy? Tego właśnie nie jestem pewien, ale chyba wersja 1.7.10, na której ja gram, już te skrzynki w twierdzy ma. No zobaczymy, może znajdziemy twierdzę, może znajdziemy właśnie skrzynki, czarne baśki i tak dalej. Wszystko tak naprawdę co oferuje nam twierdza. Dobra, lawa zlana. Dobra, i kogeleble. Generator kobla już powinien działać. Zaraz się sprawdzimy. Chociaż tak naprawdę Nether już mnie kręci, dlatego zaraz tam pójdziemy. Tylko sprawdzę właśnie, czy działa generator kobla. I okej, działa. Dobra. No okej, dobra. To wbijamy się w takim razie do Netheru. Wchodzimy... Tarara i wchodzimy do Nethera.
Dobra, śmiech Lucyfera i tak dalej. Piosenka JJ-a, matko, po prostu. O, proszę, od razu skrzynka jak... Aha, dobra, nether wygląda w ten sposób. Lód, trzcina i sadzonka brzegu. Więc ja ją pewnie bym tutaj zdobył. Okej, i czerwony grzybeł. Może... Dobra, nie spadł mi czerwony grzyb, ale... To oznacza, że nie mogę zebrać... Właśnie, myślałem, że tutaj będą... Myślałem, że tutaj będą... Będzie taki normalny nether, że będą pigmeny i tak dalej, a tutaj niestety tak nie działa. Chyba, że no w sumie będę mógł rozbudować ten nether akurat po to, żeby właśnie... Aha, dobra, czyli widzę, że drugi jakby lód do źródełka, do nieskończonego źródełka powinien mieć z netheru, grzyby też z netheru. No okej, troszeczkę oszukałem system. No mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jakbym nie wiedziałem co i jak to może działać. Przepraszam was teraz bardzo. No cóż, dobra, byliśmy w netherze. Tylko właśnie, tu jest 5 sztabek złota. To oznacza, że muszę w jakiś sposób zdobyć, jakby zrobić spawner pigmenów. Dobra, zróbmy kolejne zadanie. Okej, dobra, ale nether odkryty. Natomiast tak, ja chcę, co ja chcę, to ja chcę. Żeby zrobić znaki, okej, dobra, wydaje mi się, że znaki na pewno będę mógł zrobić. Dobra, 8 tych, 16, a potrzebuję 36. Jeszcze tak, ze 4, będzie wtedy 33, 37, 8, 1, o, potrzebuję 10 znaków. To oznacza, że jeden już mam, stoi tam, ja to wszystko połączę w kupę i teraz zrobię tylko 3 komplety. Dobra, 3 komplety, 9 znaków, schowam je do skrzynki i odznaczę zadanie na 10 znaków. Ok, na tym etapie mamy zrobionych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i to wszystko. 25 zadań wykonanych, także wynik całkiem dobry. Okej, to już. Zobaczmy, czy tam coś zdążyło się urodzić na tamtej wyspie. Bo nie wchodzisz albo wychodzisz, nie starosuj drzwi. Może tak, poza nagraniem będę chciał powiększyć trochę nether. Tu chyba się nic nie zrodziło, także trudno. Ale nie można mieć wszystkiego. Poza nagraniem będę chciał rozszerzyć trochę nether, tak żeby mogły tam się spawnować pigmeny, bo one są mi potrzebne właśnie do zadania z... ze sztabkami złota. Rozbijmy tutaj to drzewo do końca, bo w sumie je napocząłem, a nie skończyłem. Dobra. Okej, jedno drzewo, drugie drzewo. Niestety z braku żelaza będę musiał zabijać owce, dlatego potrzebuję ich całkiem sporo. W sumie zobaczmy... Aha, dobra, tam jest Enderman, tam są... Tam zaczynają potwory znikać, a zobaczymy na pierwszej platformie, co się dzieje. Dobra. Ale jest glowstone. Dobra, teraz tak, gdzie jest to moje zejście? To moje zejście jest tutaj, boże, zawsze się gubię. Dobra, zejdźmy sobie tu, ale tutaj nic nie ma, a tam jeszcze... Tutaj jeszcze nie chcę schodzić, bo słyszę, że to są potworki, także... No na razie sobie odpuścimy. Dobra, tu nic nie ma. Całkiem duży kompleks jest tego zrobił, tak szczerze wam powiem. Nie spodziewałem się, że to aż tak się rozrośnie, że aż tak to rozrosnę, może tak. Dobra, co jeszcze mogę dzisiaj zrobić? Dzisiaj jeszcze mogę zrobić, powydobywać trochę kamienia, zrobić cegły. W sumie to tak, żeby nie być całkowicie, żeby te cegły nie były całkowicie bezużyteczne, to będę mógł z nich zrobić... być może właśnie użyję do budowy mob grindera tak częściowo, zrobię na przykład, nie wiem, jedno piętro z tych cegieł.
W sumie tak, ten mob grinder będzie tak 8. 8 na. O. Boże, jak duży musi być mob grinder, żeby działał? Mob grinder musi być ogromny, żeby działał, szczerze mówiąc. Żeby działał, musi, mob grinder musi być naprawdę ogromny. Bo to musi być 7 w jedną stronę, 7 w drugą stronę, 14 i jeszcze 4 kratki na środku. Boże, mob grinder musi być nasza 18-19 kratek. Żeby w ogóle go zrobić, ja wale, to będzie strasznie żmudna robota. Trzeba będzie aż 19 na 19 i tak za 4 do góry, 3-4 do góry. A to wychodzi straszliwie olbrzymia liczba. 19 na 19 to jest 19 do drugiej. Kurde. Coś wielkiego, coś strasznie wielkiego, szczerze wam powiem. Zaraz mogę to sprawdzić, jak sobie kopię tego kobla. Wielka po prostu straszliwie gigantyczna liczba. No ale cóż, taka jest sytuacja. Tutaj cokolwiek mam, cokolwiek mi tutaj obliczyłem, to ja to usunę. Tutaj chyba popsułem, ja chyba po prostu nieopatrznie popsułem trochę tą. No naprawię to, muszę to naprawić, żeby nie było, że... To z drugiej strony to jest naprawdę nic nie widać. O, tu jest jeszcze dirt, spoko, czy cobblestone, kek. Dobra, muszę sprawić tą 19, ale to jest 19. Woda mi się tam przelewa, ona musi być... Ona, ja to muszę sprawdzić na dole przecież. Bo tu mi się woda przelewa. O, popsuło tu. Popsułem tutaj. Generator kobla. Już, naprawiony. Dobra, okej, kopnę dalej. W ogóle tu mam nietoperza, zaraz sprawdzę, gdzie on się tutaj znajduje. Ludzie wymyślili w sumie nazwę dla nietoperza. Taki ode mnie mały. 19 do 19. Ja wale, nie to. Może... 19 do drugiej. To jest 361, boże, 361 razy 4. Tutaj jakąś... O ja wale, 1644 te. Klocki kobla. Dobra, teraz podzielimy to na 64. No tutaj 23. 23 staki. Ja wale, boże, to jest olbrzymia liczba. Na razie mam idealnie stack. Jeszcze po 22 staku. Czyli tak, muszę sobie zrobić z 3 kilof, żeby potem nie derpić, nie downić, nie męczyć się z drewnianym. Dobra, mam kilof, także jeżeli będę potrzebował, to będę sobie kopał. Okej, dobra. Co jeszcze ode mnie? Ode mnie chyba już nic. Szczerze mówiąc, dobra, posadzę ciebie jeszcze i posadzę zaraz ciebie jeszcze. Tutaj wyrosła mi kolejna brzoza. W sumie mógłbym, to nie jest taki głupi pomysł, żebym zrobił... W sumie to nie jest... Tak, to jest znacznie lepszy pomysł, żebym zrobił z drewna. Tak. Bo patrzcie, 64 razy 4, 62, 66 nawet. Już tak, tu 8 staków. 8 staków, tu 37 też jest całkiem sporo desek, także myślę, że z desek będzie znacznie szybciej, znacznie łatwiej to zrobić. A żaden Enderman nic takiego nie ruszy mi desek, więc to jakby rozwiązuje duży problem. Właśnie, gdzie ja muszę stanąć, żeby zobaczyć, czy jest gacek? Żeby zobaczyć, czy jest gacek, muszę podejść gdzieś tutaj. I gacek ostatnio wisiał sobie tutaj. Ale widzę... Chyba gadka nie ma, tam teraz szaleją bałwany, a nietoperza nie ma. Czy nietoperz pewnie gdzieś zginął, niestety. Śmiercią okrutną i tragiczną. Dobra, zaraz posadzimy tą... Nie, brzoza musi być, bo tutaj rosła brzoza, więc ona też musi rosnąć. I zaraz posadzimy tą drugą trzcinę cukrową. Już będę miał odpowiednią ilość trzciny cukrowej, dyni i... Tych będę mógł sobie robić placki dyniowe. Dobra, ta siekierka zaraz umrze. Trzeba będzie sobie zrobić nową. Właśnie umarła. Dobra. Czyli tak, raczej cobblestone wolę zostawić sobie do robienia narzędzi, niż do generatora.
Po prostu tak będzie bardziej ekonomicznie, łatwiej jest wykopać drewno, wydobyć, bo trochę jednak mimo wszystko szybciej się je zdobywa, wykopywa, szybciej rośnie i tak dalej. I efektywnie na pewno się generuje niż ten mój generator kobla. To jest troszeczkę ułomne, część kurczaku. W sumie to cię nie potrzebuję już, nie potrzebuję więcej kurczaków, więc mogę cię załatwić. Tak naprawdę każde zwierzę, które teraz pojawi się na tej wyspie, będzie przeze mnie eliminowane, bo tutaj mam już wystarczającą liczbę. Mogę w sumie rozmnożyć teraz kurczaki, całkiem dobrze. Hop, hyc. Dobra, zaraz będziemy rozmnażać kurczaki. Rozmnażać. I to będzie koniec na tym odcinku. Koniec na tym odcinku. Ja walę, trochę nie umiem mówić. Tak naprawdę jak będę potrzebował dużo tego drewna, to będę mógł tu posadzić sobie tyle drzew, ile będę potrzebował i będę mógł je wysadzać kostką. I dzięki temu będę zdobywał jeszcze więcej drewna, co nie jest takim wcale głupim pomysłem. Dobra, kuraki. Przyjdźcie do mnie, proszę. Dobra. On się nie ruszy, ale ten do niego podejdzie i daje mojego kurczaka, także spoko. Okej, dobra. 15 level. Kurczak rozrośnięty. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Skyblock i z innych serii. Także zapraszam was jak najbardziej do oglądania i na mój kanał. Subskrybujcie, dawajcie jakieś łapki, komentarze, najlepiej kreatywne. Bardzo, bardzo się przydadzą takie kreatywne komentarze, na przykład tu coś jest do dupy i coś nie zadziała, a to jest dobre i tak dalej, także to można powielać. Także tego od was oczekuję i dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa pa.